Zabawa, turu, turu. No, nie jestem najlepszą ukulelelistką, przyznaję sobie. Ale na szczęście to nie jest program muzyczny, tylko Martyna Zabawa Show, czyli Martyna i Zabawa. I w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, pokażę, co mam w mojej torebce. Co może być w takiej dużej torbie? Czy wy to widzicie? Torba pełna mystery boxów z Tigera, czyli wasza ulubiona seria na moim kanale. A to ukulele też jest z Tigera. Dobra, widzę, że w środku w ogóle będą naprawdę fajne rzeczy. I od razu na wstępie zaznaczę, że będę rozdawać zawartość mystery boxów widzom. Tak jak zrobiłam to już w poprzednim odcinku. Po prostu wszystkie rzeczy, które otworzę, będę dorzucać do zamówień, które złożycie na mojej stronie www.martynazabawa.pl. Wystarczy, że kupicie cokolwiek na tej stronie i wpiszecie kod niespodzianka, a ja będę dokładać te rzeczy z Tigera do waszych zamówień. Ilość jest oczywiście ograniczona. Tyle, ile rzeczy tu trafię, tyle będę mogła rozdać. Ale mam tutaj tyle boksów, że myślę, że dla każdego z was coś się znajdzie. Zostawcie suba i łapkę w górę, albo nie przestanę grać i zwiędną wam uszy. Okej, dzięki. Lecimy z pierwszym mystery boksem. Co to jest? Jamnik, który jest jednocześnie farbkami akwarelowymi. Przyznam, że kiedyś ich nie lubiłam ze względu na słaby pigment, bo one takie, wiecie, delikatny kolor dają, ale w tym momencie myślę, że to jest fajne i można przy użyciu takich lekkich farbek i na przykład markera albo pisaku zrobić naprawdę coś super. Jestem ciekawa, kto z moich widzów uwielbia rysować albo malować i robi to często. Wszyscy malarze teraz piszą, więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Sorry, chyba ktoś nie zostawił po prostu łapki w górę i suba. Okej. Aha, nie pokazywałam wam tego. Mamy tu marchew, awokado oraz rzodkiew. A co to jest? Myślałam, że to są magnesy, ale to są chyba takie... To są takie pliczki z karteczkami. Wiecie, takie memory do przyklejania na przykład na lodówkę, że o, trzeba kupić mleko. Przydatne! I ostatnia rzecz w tym Mystery Boxie to chyba jakaś ściera. Nawet mi się nie chce tego rozplątywać. Zobaczcie, rozplątane wygląda... Tak, czyli to jest chyba taki piórnik, który po prostu jest taką szmatką i tam wkładacie długopisy i tak zawijacie. Jakby nie hejtuję, spoko pomysł, ale nie wiem, dla mnie to jest dziwne. Tu za to mamy coś ciężkiego i dużego. Już wiem, jak nazwie się ten odcinek. Back to school, kochani. Back to school. Zobaczcie, mamy piórnik, mamy farbki, mamy karteczki. Po prostu będę miała szkolną wyprawkę. Piszcie, czy już w ogóle coś macie, czy nie, bo nie wiem, czy na przykład tworzyć jakieś planery Martyny Zabawy, albo zeszyty i tak dalej. Dajcie znać. I słuchajcie, highlightery, czyli takie właśnie pisaczki, które myślę, że fajnie by się komponowały z tymi farbami akwarelowymi. By the way, obczajcie pazy, nie? To będzie takie back to school, że hej. Notes, jaki elegancki, czarny, taki skórzany. Do tego, że malować mi obrazki, bo jest po prostu pusty. Podoba mi się naprawdę. Słuchajcie, jestem mega pozytywnie zaskoczona w tym odcinku póki co. Bo na razie, no dobra, otworzyłam dwa, nie było powtórki i mam wyprawkę do szkoły. Zobaczcie, mam też tu papierową taśmę. Ale w ogóle super jest to, że jeśli będziecie kupować rzeczy z mojego sklepu, to dostaniecie ode mnie wyprawkę do szkoły. No, po prostu czad. Lecimy z kolejnym boksem. Okej. Wyprawka, część dalsza i nie ma powtórki. Nice. Zobaczcie. Jest kolejny notes, tym razem w linie. Piękny różowiutki, no po prostu cudo. Mam też długopis róże. Taki hu hu hu, fancy. Fajnie było, jakby na przykład chłopak, tak, jeśli chłopak miałby crusha na jakąś dziewczynę, to by jej pożyczył taki długopis i wiecie, że niby dał jej kwiatka. No nie wiem, ja tu już tu wymyślam scenariusze. No ale kto by nie chciał dostać takiego długopisu od swojego crusha? Myślę, że to... romantyczne. I jeszcze coś takiego. Good vibes. Co to jest? To jest dziwne. Składany wachlarz z napisem good vibes. Czy ktoś z was używa wachlarza? Okej, odpędzam złą energię. Only good vibes. Chyba o to w tym chodzi. Dobra, jednak fajne. Next. Ej, niesamowite. Serio niesamowite. Zaraz właśnie popatrzę ze szczęścia. Żadnych powtórek. To jest takie chyba do ćwiczenia umysłu. I są jakby dwa obrazki. Wszędzie są dwa obrazki i trzeba szukać różnic. Chyba o to w tym chodzi. Kto lubi takie gry na myślenie? Piszę w komentarzu, główka pracuje. Jakieś takie, wiecie, że odsłaniacie karty i szukacie tych samych. Memory, zapamiętywanie, odnajdywanie. Detektywistyczne akcje, te sprawy. Dobra, lecimy dalej z wyprawką. Pocztówka. To może być pocztówka ze szkoły. Można tutaj napisać, drodzy rodzice, siedzę se na języku polskim i się nudzę, piszę do was tę pocztówkę, pozdrowienia ze szkoły, fajnie jest.
Wow! Kolorowe wsłówki i to w jakim opakowaniu z króliczkiem. No odpakowałabym, ale to leci do Was, więc nie będę opakować, ale zobaczcie. W środku pewnie jest jeszcze więcej kolorów i są takie śliczne pastelowe. By the way, jestem ciekawa, jakie są Wasze ulubione kolory, bo jestem w trakcie tworzenia nowych gumek dla Was i nie wiem, w jakich kolorach je wypuścić. Nie wiem, chyba zrobię we wszystkich. Cudowne są, uwielbiam ten monogram. I serio proszę Was o radę, który kolor Wam się podoba najbardziej. Zielony, różowy, fioletowy, niebieski. To są prototypy, na razie tylko tyle ich mam, ale lada moment pojawią się na sklepie. Może nawet komuś dorzucę do zamówienia, jeśli wpiszecie kod. W tym momencie zapomniałam, jaki to był kod, ale był taki w montażu, to dodam. Taki kod, jak wpiszecie, to może dorzucę też gumkę z nowej kolekcji. O, słodki króliczek. Taka, wiecie, opaska, że tak uderzasz i jest na ręce. Jakby ja tego nie kumam za bardzo, w sensie, czy to jest po prostu do zabawy na zasadzie, nie wiem. Ale w sumie fajnie wygląda, w sumie może gumka też w takim kolorze byłaby fajna, to jest taki brzoskwiniowy, pomarańczowy. Okej, mam kolejnego boxa. Kupiłam ich 11, z czego otworzę na dzisiejszym odcinku 10, a jeden poleci do pani Lady Krasnal, która zrobiła mi ostatnio niespodziankę wielkiego boxa z różnymi rzeczami, wysłała mi go, otwierałam go na odcinku, możliwe, że go widzieliście, no i teraz ja chcę się zrekompensować i do paczki wrzucę jednego boxa. O, travel set, czyli jak jedziecie gdzieś, żeby nie brać całych wielkich płynów i oszczędzić miejsce, tutaj sobie dajcie kremik, tu coś, tu coś, tu coś i po prostu w takiej małej torebeczce macie wszystkie swoje potrzebne rzeczy, czyli to na przykład na jakąś wycieczkę szkolną, chociaż nie wiem, czy teraz w czasach zagłady, wiecie o co chodzi? Czy są jakieś wyjazdy szkolne w ogóle? Chyba nie. Bath bombs, które pewnie są jakieś wiśniowe i fajnie tutaj, że jest namalowane i są takie kuleczki. Ja niestety nie mam wanny, ale jakbym miała, to bym takie bath bomby sobie wrzucała codziennie. Tutaj słuchajcie, taki łazienkowy set mi się trafił, bo jeszcze jest czepek na głowę. Spoko sprawa, żeby nie zmoczyć włosów, ale lepiej nie wychodźcie w nim z łazienki, żeby kogoś nie przestraszyć. O no! Mam tu jedną powtórkę, nie jest źle. Zacznę od czegoś fajnego. Dobra, oderwę metkę. Trudno, niepotrzebna jest tutaj. Ej, mega cute, takie uszka z kwiatkami. Taki, nie wiem, ni to wianek, ni to kocie uszy, ale razem wyglądają słodziutko. No mam tu powtórkę z tych notatników, notesików, karteczek samoprzylepnych. Wow! Zobaczcie, jakie piękne świeczki. Świeczki, które wyglądają jak stokrotki, czy jakieś tam inne kwiaty. Piękne. Niestety nie pachną, ale ładnie wyglądają. Dalej mamy wyprawkę szkolną na pełnej. Kolejny taki ohohoho notatniczek z takimi zakładkami w ogóle dla mega zorganizowanych ludzi. Do tego minimalistyczny piórnik. Podoba mi się ten minimalizm, serio. To jest cool, to jest takie minimalistyczne, fajne, fajne. Chociaż nie zmieści się chyba tam długopis od Crusha. Chyba, żeby go tak na bok dać. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale ten długopis zaczął świecić. Jak się go naciska, jak się nim pisze, to widzicie? Świeci! No i mamy jeszcze profesjonal ołóweczki z wymiennymi tutaj końcówkami. Dalej nie mogę wyjść z szoku po prostu, jaki to jest odcinek dobry. W sensie taka wyprawka, że ja po prostu z tym wszystkim to bym mogła, no, nie kupować nic do szkoły poza książkami. Ten jest ciężki. O, mam tutaj organizer, ale tak naprawdę w środku nic nie ma, więc musicie sami sobie zorganizować ten organizer i napisać tam jakieś rzeczy typu poniedziałek, coś tam, coś tam. O, mamy powtórkę, ale no tak naprawdę to dobrze w sumie, bo i tak to nie idzie dla mnie, więc jakby nie będę miała dwóch piórników, za to dwóch widzów będzie miała fajny piórnik. I tęczowa gumka do zmazywania. Śliczne, śliczne są rzeczy w Tigerze, jeśli chodzi o te całe back to school i takie, wiecie, śmieszne, fajne, robiące wrażenie. Jak chcecie zaimponować koleżankom z klasy i kolegom, to Tiger Wam w tym pomoże. Naprawdę tam są dziwne rzeczy do szkoły, naprawdę takie, że będą Was wszyscy pytać, o co to? Ha, 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 ha. Dobra, to też leci dla Was, a ja mam tu dwa ostatnie boksy. Przerwa na reklamę. Zostawiłeś już łapkę w górę i subskrypcję. Bo jak nie, to ogłuszę cię. No kliknij. Ale słuchajcie, chyba umiem grać różową w panterę. Tata mnie kiedyś nauczył na gitarze, ale to jest ukulele, więc nie wiem, czy są takie zasady. Nie, nie. To nie przejdzie tym razem. Może jak mi tata wróci do Polski na... się ze mną spotkać, bo ogólnie mieszka na Malcie, to przyjdzie do odcinka i nauczymy grać na ukulele.
O tak, tak, tak. Zobaczcie, jakie tutaj śliczne gumki do zmazywania. No kurczę, no nie powiecie, że nie robi się wrażenia, mając taką gumkę w piórniku. Plus 10 do popularności, ale tak naprawdę to nie jest ważne, nie musicie nikomu imponować, możecie mieć najgorszą gumkę na świecie i wylane. Wylane, tak naprawdę nikogo to nie powinno obchodzić i nikomu nie musicie imponować, więc jakby spoko mieć takie rzeczy śmiesznie i tak dalej, ale jakby wszystko jest tutaj w środku i jakby fajnymi ludźmi jesteście tu, a nie jakby przez jakąś gumkę. Ale ten piórnik! Oh my god, love, cudowny. 10 na 10. I do tego trafiły mi się kolejne śliczne pudrowo-różowo-zielone króliczkowe wsówki. Ktoś przyszedł. 5 minutes later. Przyszedł Paweł, więc otworzy ze mną ostatniego boksa i posłucha, jaki ze mnie świetny ukulelista. Ukulele, ukulele, taniec kraba, co się dzieje? Czyli honory, w sumie ja będę po prostu tutaj siedzieć. Będziesz śmiać się, że mam takie średnie rzeczy, kiedy ty miałaś takie fajne rzeczy, nie, nie, tak? Nie, nie, po pierwsze wszystko rozdaję widzom. O. Po drugie, wszystko jest fajne. Po trzecie, wszystko jest wyprawką szkolną. Wszystko? Mam po prostu wszystko, piórniki, gumki, nawet ukulele? Długopis. Nie, ukulele kupiłam. Pierwsza rzecz to kawałek papieru. To jest akurat kłamstwo. Nie, no serio, patrzcie, kawałek papieru. Druga rzecz. Legendarny notatnik Martyny Zabawy. Ona ma tutaj zapisane wszystkie tajemnice. O, przeczytam wam jedną. Kocham moich widzów, a najbardziej tych, którzy mają subskrypcję i dzwoneczek. I mój kotek Emi jest słodziutki. Ej, czemu zdradzasz moje sekrety? Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Ej, to tak mało w tym rzeczy jest. Co za 10 zł. 10 zł to dobra cena, jak za takie rzeczy. Tutaj mam napisane post. Post, czyli trzeba pościć. Popatrzcie na moje paznokcie, kto ma ładniejsze, ja czy Martyna Zabawa? No raczej. O nie, wygrałaś. Ale zobaczcie, bo ty nie powiedziałeś, to jest chyba do kluczy, tak, na, do skrzynki pocztowej. Tak, to jest bredoczek, do skrzynki pocztowej. Post to znaczy chyba skrzynka pocztowa. Tak, nie wiem, czy mogę wam to pokazać, ale to jest... Powtórka. A to mogę to? Bo ja zawsze, słuchajcie, zawsze nie miałem, w sensie nigdy nie miałem temperówki do ołówków. Aha, no, słuchaj, jeśli zamówisz coś z mojego sklepu z kodem takim... Jakim? Tiger? Takim? No takim, jak tu się wyszedł, bo nie pamiętam, chyba niespodzianka. Dobra, takim, tak? No. Okej, okay, takim. To wtedy ci to dam. Oby mi się udało, obyście nie wykupili wszystkiego przede mną, bo... Dam ci też zdjęcie z podpisem i wam też. Ale wiesz co, już bardzo przykro, bo już skończyły się tej rzeczy. No dobra, w takim razie to jest koniec odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. I już więcej nie będę grać, bo wszyscy zostawili subskrypcję i łapki w górę. Zamawiajcie rzeczy ze sklepu, chętnie podzielę się z wami tą piękną wyprawką szkolną. Uważam, że ten odcinek był 10 na 10 pod względem zawartości boksów z Tigera. Pudełek niespodzianek za 10 zł. Widziałem to w filmie.